krajowce na drugiej edycji. Od razu rozpoczniemy z pierwszym gościem, który przeprowadzi tutaj wykład, i to jest Krzysztof Neścior. Zapraszam na podium. Okay. I oddaję głos pierwszemu prelegentowi. Polska Majówka jest to wydarzenie, które organizują Polacy żyjący w Czechach. Jest to wydarzenie, które ma się kierować w kierunku świąt narodowych, które są w maju w Polsce. Chcemy uczcić te święta jakoś razem na jednej imprezie, wszyscy w jednym gronie tutaj na Strzelnicy, więc myślimy, że to fajna okazja, która uhonoruje te święta właśnie. Nasi prelegenci będą dzisiaj opowiadać o Polsce dawnej i współczesnej. Będzie jakieś porównanie, jak wyglądała Polska kiedyś, dzisiaj, jak wyglądała polska armia, polski biznes i tak dalej. Myślimy, że to ważny temat do omawiania w dzisiejszych czasach. OZAPRO powstała w roku 2021 roku. Kierujemy się przeważnie na utrzymywanie i opiekę polskich zabytków na terenie Republiki Czeskiej. Chcemy działać, na przykład teraz remontujemy cmentarz ewangelicki w Karwinie Kopalniach i właśnie zysk dzisiejszego wydarzenia pójdzie na kolejne brygady, wsparcie wolontariuszy, którzy pomagają nam w tym celu. Pomnimy sobie naszych drogich przodków, naszych dziadków, naszych pradziadków, naszych prapradziadków, tych, którzy tutaj na Śląsku Cieszyńskim tą polskość wywalczyli, tą polskość bronili i dla tej polskości często oddali życie, zdrowie, często zostali wygnani albo w inny sposób za to płacili, ale dzięki temu w tym miejscu się tu spotykamy, po polsku możemy porozmawiać i fajnie, że dzisiaj możemy w takim gronie, bo zawsze nie liczy się ilość dla mnie, tylko jakość, że w tym gronie możemy się po prostu tutaj spotkać i kapkę i wspomnieć. Także tak. Wybaczcie, że to będzie troszkę hasłowo, ale temat jest na tyle obszerny, na tyle lat, że po prostu tutaj by nie było możliwości, żebym to dokładnie opowiedział w tej formule czasowej. Ale wybrałem takie zdjęcia z archiwum, jakie mam, które po prostu bardzo wiele nam tutaj przypomną i bardzo wiele historii tutaj w tym pomieszczeniu dzisiaj otrzymam.